Cześć. To urządzenie zajmuje sporą część mego stołu. A jest to subwoofer. 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 Różnie się to u nas mówi. A służy do odtwarzania częstotliwości subniskotonowych. Ma własny wzmacniacz i się nie załącza. Więc trzeba sprawdzić. Widzę, że ktoś już grzebał. Więc trzeba sprawdzić, co ktoś grzebał i dlaczego grzebał. Jest to takiej marki urządzenie. Kanał Bass Reflex. Nic nie widać oczywiście, bo jest ciemno. I tutaj pusto. Dobrze. Nazywa się to SUB-W750 marki M-Audio. Niemieckie to urządzenie jest. Więc już nawet nie będę zdejmował, znaczy nie będę włączał tego urządzenia do sieci, żeby sprawdzić, co się stało. Po prostu rozbierzemy je i zobaczymy, może przekaźnik jakiś nie chwyta. Power output 100 watts, stówka. Przyznaję, że takie wykręcanie z drewnianej, no to może jest tylko imitacja drewna, bo to jest płyta wirowa. Wykręcanie z tego jest ogłupione tym, że cząsteczki pyłu drewnianego niestety wykręcają się razem ze śrubą. Ciężko się kręci jedną ręką, ale widać, że ktoś już to rozbierał, bo mi bardzo lekko śruby wychodzą. Nie ma tego kliku w momencie tego pierwszego ruchu imbusa. Muszę powiedzieć, że oddając urządzenie do naprawy, warto byłoby je trochę odkurzyć z wierzchu. Zwłaszcza, że to od dziewczyny dostałem. Znaczy nie mojej, tylko od... Właścicielem tego urządzenia jest kobieta. Dobra. Dzieci wkładają przedmioty naprawdę w zaskakujące miejsce. Tak jak tutaj. Ten otwór była włożona, ta łyżeczka. Ja się dziwię, że nie słyszeli tego, że to tam brzęczy. Dobrze, zwrócę zabawkę. Tak to wygląda w środku. Jak zwykle wszędzie mnóstwo kleju. Wybrzuszony kondensator. Więc pewnie to jest przyczyna awarii. Wszędzie klej. Ja myślałem, że to urządzenie będzie lepiej zrobione. No niestety. Do naprawy jest zasilacz. Urządzenia nie da się inaczej wyciągnąć, jak odkręcając tranzystory od radiatora. No i też tego tu nie można usunąć. Jest przytwierdzone na stałe do głośnika. W ogóle co to jest za woofer? Widać tam coś? Pewnie nic nie widać. Nie ma marki. Nie? W tym przypadku warto sprawdzić, czy tranzystory są sprawne. A żebyście wy widzieli. Czyli raczej nie są przebite, co cieszy. Po prostu się nie załączył, bo kondensator wybuchł i brak mu napięcia. Zaraz to wylutuję i zobaczę. Jak widać tutaj, no trochę prądu pobierało to, czyli nóżki się wgrzały, wyprowadzenia. Środkowa to prawdopodobnie kolektor, baza kolektor, emitor, tak mniej więcej są wyprowadzenia tych tranzystorów. W ogóle dziwnie są budowane, bo z tej strony nie są do pola przytwierdzone, tylko do tych tutaj drucików. No dziwnie są lutowane. Lutownica się grzeje, więc mam czas na to, żeby sobie obejrzeć, jak to wygląda. Oglądacie razem ze mną. Przekaźnik o dziwo ma czyste pola stykowe. Niewypalone. Nie wiem nawet, czy będzie potrzeba do niego zaglądać. Możemy go rozmontować i zobaczyć, ale w każdym razie tu trzeba usunąć to, więc wylutować najpierw kondensator. O, tutaj też będzie mały wybrzuszony kondensator 220 mikro. Gdzie to może się okazać, że to nawet nie będzie działało po rekapie, bo coś tutaj z tymi tranzystorkami na filtrze jest zepsute.
Mamy tak, tu mamy w fatalnym stanie mostek. Mostek też ma, jak widać, wygrzane te końcówki. Kondensatory, no widać, że są niestety do wymiany. To są jakie? 6850. Chyba nie mam takich wartości, będę musiał zamówić. Rezystory raczej nie widzę wygrzanych. No ale to powolutku trzeba wszystko tutaj wyczyścić. Rozlutować, tutaj to wywalić, sprawdzić pozostałe kondensatory, co to są za no-name'y. No nieważne. Pewnie tak jak wszystko w tych tanich produktach. To jest ten uszkodzony. Ale o dziwo, pojemność ma 6900. To jest ten drugi. Ten też pojemność ma. Tak wygląda ten kondensator pod kapturkiem. Pęknięte, wygazowane, mnóstwo elektrolitu. No to wiadomo, że taki kondensator nie może zostać w urządzeniu. I trzeba go wymienić. Tego drugiego nie będę sprawdzał, bo to bez sensu, bo to parkami będziemy wymieniać. Poza tym zobaczcie, też klej tutaj jest, to trzeba usunąć. Interesowało mnie, ile mają rezystancji styki tego przekaźnika, bo on w środku taki lekko wilgotny był. No to wyczyścimy go dla zasady. Znacznie lepiej, prawda, po czyszczeniu. No i mam niespodziankę, o której mnie nie poinformował klient, że ta gałka była przyklejona, a muszę to zdjąć. Nieładnie. Powiem, że takiej tandety dawno nie robiłem. Tutaj teraz muszę to zeskrobać, albo najlepiej odciąć tę wtyczkę i po prostu zrobić ją od drugiej strony. Tutaj jest nieznany element. Ten kondensator, który był tutaj na brzegu, 220 mikro na 35 V, niestety, jak widzicie, wylał i to dosyć poważnie wylał. Muszę taki podobny zastosować tutaj. To jest nieprawdopodobne, jak kiepskie są tutaj kondensatory. 220 na 35 V. Z tego miejsca drugi, czyli po przeciwnej stronie. 47 mikro na 50 V. Nie wszystkie są złe, niektóre są fajne. W bardzo dobrych parametrach. No, SR 12 ohmów. Dobrze, to ten wyleci. Jego kolega też z drugiego, w drugiej gałęzi wyleci. Do kanału, nie wiem jak to nazwać. Bo tu przecież jest jeden kanał. Także ten kolega wyleci, tu wyleci. No, zdarzają się też i takie kwiatki. 10 mikro na 63 V. To jest tutaj, w obwodzie załączenia przekaźnika. No to nie dziwne, że się nie załącza. Co jest bardzo ciekawe, tutaj jest pole lutownicze, które jest zaśniedziałe. Po prostu ten topnik, czy tam spoiwo, które tu było użyte, tak, zaoksydowało tą miedź, że mi się nie chce tutaj lepić. Muszę zeskrobać tą powierzchnię tutaj, żeby mi się przylepiła cyna. No i dobrze, rekap zakończony. 100 mikro zostały, są w bardzo dobrej kondycji wszystkie. Więc wymieniłem tylko główne 47 mikro, 220 i jeszcze kilka innych drobiazgów. Musiałem podlutować parę rzeczy, bo niestety albo się odklejał druk, zwłaszcza na tych rezystorach, albo po prostu coś z tym spoiwem jest nie tak. To jest jedno z gorszych spoiw, które musiałem lutować albo odsysać. Dobrze, jeszcze muszę zrobić ten moduł, ale to dopiero za tydzień, bo już jest ponad 20:30. No i trzeba się szykować do roboty do jutra. No. Wzmacniacz mogę odłożyć na bok. Teraz muszę się zająć płytką tego wzmacniacza wstępnego. Head wzmacniacza może, czy tam nie wiem jak go nazwać. Tutaj mamy wejścia wysokopoziomowe. Jak sygnał z wejść wysokopoziomowych jest odczytywany i sprowadzany do wartości potrzebnej przedwzmacniaczowi, bo tutaj mamy jakiś przedwzmacniacz, który ma jeszcze takie regulacje. A no tutaj mamy w tym miejscu, gdzie teraz macie centrum kadru, mamy dzielnik rezystancyjny pokryty pod tymi gniazdami.
i ten dzielnik rezystancyjny sprowadza nam sygnał do wartości potrzebnej przez masterczowi. Oczywiście mamy także wejścia liniowe, nie? Na przelotce in i out. No i te wejścia to po prostu zwyczajna przelotka mostek. Wiecie, to może potem, mogą się potem rodzić problemy z impedancją, jeżeli podłączymy dwa wejścia równolegle, ale jeszcze w tych układach mało sygnałowych nie rodzi to dużych problemów. Tutaj mamy przełącznik i dwa potencjometry, które w tej chwili muszę wyczyścić, ale jeszcze wcześniej sprawdzę sobie, bo to łatwiejsze, sprawdzę sobie te kondensatory, czy przypadkiem nie muszę ich wywalić i wstawić nowych. Tutaj mamy takie miejsce na 10 mikro, na 50 V. SR powinien być w okolicach 2 ohmów. Oczywiście ta zabawka ma też jakąś tam śmieszną dokładność, więc tutaj 5,7, tu może być 5,5, 5,4 nawet ohma, ale najważniejsze jest to, że ta zabawka nam pokazuje, że ten kondensator ma przekroczony ten SR. I to w tym technicznym pomiarze jest najważniejsze. Podjąłem decyzję, wymieniam go na nowy. Podobnie zrobię z tymi dwoma, już nawet bez pomiaru. I z tym, bo są z tej samej serii, więc myślę, że wszystkie... Nie, to są 47 mikro, czyli te jednak zmierzę. Tamtego 10 mikro wywalę, a te jeszcze tutaj zmierzę. Kondensator wylutowany. I w zakresie. Drugi z nich też. Więc jest ok. W jakimś komentarzu ktoś podniósł krzyk, że lutując tak kondensatory, czyli wylutowując je do sprawdzenia, a następnie lutując je ponownie na PCB, robi im krzywdę. Że gotuje elektrolit i tak dalej. Przy odpowiedniej technice lutowania ciepło, które tutaj jest na tych nóżkach, nie przekracza wartości dopuszczalnych. I nie robi krzywdy temu kondensatorowi. Druga rzecz, kondensatory mają zdolność do samonaprawy. Polecam taki artykuł, który opracowałem w formie filmu. Jest u mnie na kanale o kondensatorach. I też film o kondensatorach nakręciłem, związany z ich parametrami. I dlaczego jedne wymieniam, inne nie wymieniam, też tam opowiedziałem. Generalnie konkluzja jest taka, że tym kondensatorom krzywda się nie stała. Owszem, może troszeczkę się zmieni ten ESR, ale w wartościach niezauważalnych w czasie tego lutowania. Za chwilę ten kondensator wróci do normy. Jeszcze bym zapomniał, przecież te kondensatory także są poddane działaniu temperatury lutownicy, prawda? Więc w nich zachodzi to samo zjawisko, co w tych. Dyskutować na temat kondensatorów można by długo i wiele osób próbuje udowodnić swoje racje, ale naprawdę najlepiej oprzeć się o opinii ludzi, którzy pracują przy wytwarzaniu i projektowaniu takich podzespołów. Tak wygląda potencjometr w środku. Gdyby nie to, że ma łamaną ośkę, to bym go w ogóle nie rozbierał, bo to urządzenie jest nowe. A tak to muszę po prostu coś tu pomyśleć, żeby to dorobić. Tego się nie spodziewałem, że w czasie wiercenia wiertłem 1,5 albo nawet trochę węższym, to mi się rozpadnie. Mi się wszystko tutaj rozpadło. Taki solidny jest ten potencjometr. I mam problem, bo muszę go przerobić przy zastosowaniu innej ośki z innego potencjometru. Tutaj w środku została mi część ośki. Także to naprawdę bardzo słaby stop jest. Mam tutaj nowy, że tak powiem, nową ośkę. Nowe jarzmo. Tutaj stare są ślizgi. Nową gałkę muszę dorobić, czyli jeszcze dzisiaj muszę odlew zrobić, żeby jutro w miarę było to sztywne. Gałki muszą być takie same. Ta stara gałka się po prostu tutaj nie nadaje. W środku jest wklejona ta ośka i wydobyć jej nie mogę. Próbowałem ją lekko przeszlifować frezem, ale nic to nie daje. A będzie się chyba bez dorabiania, to muszę tylko pokleić teraz. Wybiję młotkiem. Trochę tu poszlifować, żeby to ładnie wyglądało. No i to, jak widzicie, było zaklejone. Otworek wziąłem, zakleiłem, zamalowałem, no i gałka jest prawie jak nowa.
ten wyłącznik tutaj, cała góra jest luźna. Więc muszę sprawdzić przyczynę tego. Tak propos, bo to jest przełącznik fazy. Jak jest robiona odwracanie fazy w takim urządzeniu? Jakoś elektronicznie? Nie, po prostu zamieniane są bieguny głośnika. Czyli odwrócona jest faza sygnału w ten sam sposób. Przełącznik nie wydaje się być jakoś poluzowany tutaj na tej metalowej obejmie. Może to po prostu było tylko złudzenie. Ale jak już go wymontowałem, no to zajrzę do niego. Ja wiem, że te włączniki są tanie, ale można sprawdzić, nie? Tutaj jest lekko zaśniedziała blaszka, ale to tak skromnie. Po prostu wystarczy tylko lekko przetrzeć i będzie dobrze w środku. Tutaj też mamy OK. Teraz tak, tutaj jest w środku, w tej dźwigni jest sprężynka. Ten szpień wkładamy w tą sprężynkę, w tą dźwignię tam i po prostu opieramy tutaj kołyskę. To jest kołyska, ona się na blaszkach opiera i albo przełącza w tę, albo przełącza w tę stronę. Sprawdźmy sobie jakość tego połączenia. Tutaj 0,2, tam było 0,0, więc jest OK. Myślę, że uporałem się ze wszystkimi problemami tego urządzenia. No tam jeszcze muszę ten kanał tym tutaj zakleić. I jak to zakleję tym, to nikt już takich przedmiotów do środka nie włoży, prawda? Więc jeszcze muszę myśleć, jakiego kleju użyć i czy opaską przypadkiem tego tunelu tam nie zaciągnąć. Zobaczmy, jak to tam wygląda. No jest, że tak powiem, skromnie miejsca na to, żeby użyć jakiejś opaski. Zobaczcie, że tak dziwnie filmuję, ale jest bardzo mało miejsca, prawda? Także no nie wiem, jak to tam się zaczepi, ale mam nadzieję, że klej pomoże. Myślę, że już nikt nie włoży przypadkowo przedmiotu do środka. Tam jest tkanina, taką jaką Visaton używa do maskownic swoich głośników. Ostatnia rzecz, którą tutaj trzeba wziąć pod rozwagę, to jest to uszczelnienie, żeby nam ciśnienie subwoofera nie dmuchało przez te otwory. I myślę, że najprostszym sposobem, tutaj było to klejone, więc najprostszym sposobem będzie też zakleić, ale silikonem. Tak, żeby mi to ładnie dolegało. No tutaj niestety montaż tego ustrojstwa, całego wzmacniacza jest... No, brakuje słów po prostu, jest źle przemyślane. No, tutaj Lejana wyzywałem, żeby tam ten tranzystor pomiędzy tymi dwoma tranzystorami mocy, czyli ten od prądu początkowego, którego wyprowadzenia są tutaj, przylegał jakoś powierzchnią do tego radiatora. Na szczęście wkładka radiatorowa nie dotyka samego radiatora, więc jest dobrze. Czyli ten element tutaj już zdążyłem pomontować ładnie. No, tak to jest, jak się zleca produkcję i nie kontroluje się tej produkcji. I tak potem takie kwiatki mamy. Sami zobaczcie, jak jest zamontowana dioda świecąca. Jest wtyczka założona i te końcówki diody, nóżki są wygięte na zewnątrz i zalane jest to gorącym klejem. Oczywiście też będę musiał zalać ten klejem tę wtyczkę, bo niestety klej mi rozpuścił chyba nieco ten plastik i przy zdejmowaniu tej wtyczki łamało się. Użyłem takiej taśmy zamiast silikonu. Co prawda jest to droga taśma, ale niech mają. Trzeba jeszcze założyć gałki w położeniach odpowiednich, czyli minimalne położenie. I ten cały crossover też w odpowiednich położeniach. Dobrze. No, potencjometr głośności trochę lżej chodzi, ale to wynika z tego, że jak powiedziałem, mamy inną gałeczkę, jak wam pokazałem. Data albo sprzedaży, albo serwisu jakiegoś. 2010-08. Zobaczmy, czy nie ma składowej stałej na wyjściu. Nie ma. A, moment, bo trzeba poczekać jeszcze. Nie załączy ten. Jest jakieś 60 mV. Dobra,
W każdym razie załączył się i to jest najważniejsze. Musimy teraz podać jakiś sygnał i zobaczyć, czy to urządzenie działa. To są przewody głośnikowe, które są używane w tym subwooferze. I jak widzicie, no zaoksydowały dosyć mocno. No i teraz próba generalna. Nie wiem, czy tam coś będzie widać. Załóżmy, że teraz jest widać. Załączamy. Przekaźnik pyknął. Głośność. Działa. Słaby sygnał, no bo ja tutaj też podaję słaby sygnał, prawda? Więc urządzenie załącza się. Muszę poczekać teraz, zobaczyć, czy przejdzie samoczynnie w stan uśpienia, więc to trochę potrwa. W sumie tak po prawdzie to mógłbym to sprawdzić w instrukcji jakiejś tam, nie? Kiedy się to urządzenie usypia samoczynnie, a nie tak czekać. No ale cóż, no jeszcze upłynęło dopiero 3 minuty, jeszcze się nie uśpiło. I co mogę stwierdzić jeszcze z takich rzeczy, to ma delikatny przydźwięk na wyjściu. Jak przykładam ucho do głośnika, to słyszę delikatne buczenie. Chciałbym nieco pomarodzić na temat konstrukcji tego urządzenia. Jak widzicie, w środku jest ona wykonana z jakiegoś LDF-u albo MDF-u. Na pierwszy rzut oka trudno mi to określić. Widać, że ten MDF jest kruchy. I poza tym to tutaj, to nie jest żadna rozpórka. To drga tak samo jak cała skrzynka. Tak samo mocowanie tego portu tam z tyłu też nie jest najlepiej zrobione. Port jest mocowany jakimś klejem. Tak widać, są jakieś rozpórki powkładane do środka. Bardzo ubogie wytłumienie. Nie znam parametrów technicznych tego głośnika, więc za dużo nie mogę powiedzieć na temat, jak bardzo wytłumiony powinien być, powinna być obudowa. Ale przyglądając się tym wykończeniem i biorąc pod uwagę, że to urządzenie 800 zł prawie kosztowało w momencie sprzedaży, uważam, że jakość wykonania jest słaba. Ja za 800 zł zrobiłbym to z płyty wiórowej, kratownicę w środku bym dał, a przy hurtowych, że tak powiem, ilościach wykonanie jest tańsze przecież, aniżeli indywidualnie robiąc to. No cóż, tak to wygląda w środku. To jest jakiś tam MDF, okleina jest z folii. Też widać, narożniki nie są dobrze zrobione. Po prostu przeciętne, tanie urządzenie. W subwooferach, gdzie mamy duże ciśnienie akustyczne w środku z powodu powierzchni tłoka, on, wiecie, on nie zawsze odtwarza całą długość fali, czy tam nawet ćwiartkę fali nie odtworzy, ale robi ciśnienie akustyczne, które dla naszych uszu nie jest może odbierane tak komfortowo jak długa fala, rozwinięta fala, powiedzmy 20 Hz, ale ciśnienie powoduje wrażenia takie, że ta fala jednak gra. Więc to powinno być wykonane z grubszej, nie tam 20 mm. To nawet nie ma 20 mm. Rozglądam się ze suwmiarką. 12 mm. 20 mm powinna być co najmniej ta płyta, żeby pracowało to poprawnie. Poprawnie w tym sensie, że tłumiło drgania. Wtedy takiej rozpórki nie trzeba było tutaj montować. Zresztą ona jest pozbawiona zupełnie sensu, ponieważ jest tuż przy dolnej krawędzi, gdzie tych drgań dużo nie ma. Tutaj byłaby rozpórka konieczna. Tutaj w tym miejscu. Ale no cóż, jest to jest. Ten MDF jest tak słaby, że muszę te śruby dokręcać z wyczuciem. To jak za mocno dociągnę, to materiał mi wychodzi do góry. Wszystko podłączone.
trochę zniekształca. Jak jest crossover na 150 Hz, to zniekształca, nie wiem, może ten głośnik już jest lekko rozdmuchany, ale działa, to najważniejsze. Przedtem w ogóle się nie chciał włączyć. Ta tkanina, którą tu ułożyłem, jest identyczną tkaniną, która tutaj jest. A te drgania, które słyszycie, takie niezbyt ładne, no to wynikają z konstrukcji tego, no bo to nie można dokręcić na maksa, bo się śruby powyciągają. Tam w środku te rozpórki drgają. Sam głośnik też być może w jakiś sposób drga. Obudowa może gdzieś się już porozklejała. To jest słaba konstrukcja, stąd coś tutaj drży. To są elementy, które uległy degradacji. Jak widać, no jest tutaj trochę kondensatorów. Główne zasilające, jeden wylał, drugi też prawdopodobnie wyleje. Jeden z tych 220 mikro jest wybrzuszony. Rozleciał się potencjometr. Wziąłem, inaczej zrobiłem te mocowania przewodów, po prostu je przylutowałem. No tutaj jest jeszcze ośka od potencjometru. Kondensatory, które nie trzymały parametrów. No i to wszystko. Też nieco materiału, który na stole leży, drży. Jak go podniosłem, już tak mocno nie było tych wibracji słychać. Także to by było wszystko. Tyle z naprawy tego subwoofera. Mogliście zobaczyć, co jest w środku, jakie są wady konstrukcji tego urządzenia. No to widać na pierwszy rzut oka. Do następnego razu. Trzymajcie się.